Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Pokażesz twarz? Tak, chcieliśmy się zapytać pani w imieniu noworudzkich patriotów. Dlaczego pani bierze udział w demonstracji, która jest robiona przez zwykłych obywateli, a pani jest posłem Platformy Obywatelskiej? Brałam udział w demonstracji, która odbywała się w Warszawie, we Wrocławiu i będę brać udział w każdej, która będzie bronić demokracji. Ale posłowie... rozmawiać nie będę, rozumiem. Dlatego, że obrażacie ludzi, zasłaniając twarz. Ale posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że nikt nie uczestniczy z posłów w takich demonstracjach, a pani tutaj jest, jak widać. Nie, przemawiają nawet, więc uczestniczą. Kto przemawia? Ale ponoć Kot i pan Kijowski się odcięli od Platformy. Od Nowoczesnej. Czy to prawda jest, czy nie? Tak mówił pan Kijowski. No proszę zapytać pana Kijowskiego. No ale on tak mówił, a pani tutaj jest. On jest się od pani odciął, a pani nie odcina się od tego? Zgubuje, nie jestem, to sobie pan bo jestem się, mieszkanką Gminy Kłodzkiej i utożsamia się z tym. Ale mandat poselski zobowiązuje do czegoś, tak czy nie? Oczywiście, że zobowiązuje. Dziękujemy pani. Tak właśnie wyglądają manifestacje KOD-u, na których nie ma posłów, nie ma Nowoczesnej, nie ma Platformy. Ale jest pani Wielichowska. Zawsze na straży wolności. Co to zaraz do tego malamy? Aha, ale wiem. Za pieniądze kupiony z Platformy. No. Ja jestem z tym, co by rozliczać. Za pieniądze. Nie, nikt nikogo nie rozlicza. Jest piesek też. A piesek nie ma naklejki Komitet Obrony Demokracji? Nie ma. Szkoda. Dziękujemy pani poseł za wywiad. Pan też chce coś powiedzieć? Mogę tylko dodać. Jaka wypłata jest? Moja? Tak, jaka jest wypłata dzisiaj? Nie ma. Jakie są płace w Kłodzku za ochranianie KOD-u? Nie ma. Nie ma? My przychodzimy za darmo. A za darmo? W odróżnieniu od was. Która rozstrzyga spory na podstawie. Proszę mnie nie dotykać. O, dzień dobry. Zasada państwa. Dzień dobry, witamy panią. Proszę, proszę mnie. A pani jest osobą publiczną? Pieprzaj! Pieprzaj!